Jest jednym z wielu włoskich miast, odwiedzanych przez turystów raczej przypadkowo przy okazji podróży do bardziej interesujących zakątków Italii. Dla Polaków miejsce to ma jednak znaczenie szczególne. To właśnie tutaj, w lipcu 1797 roku, powstała pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Pieśń, która po latach, jako Mazurek Dąbrowskiego, stała się polskim hymnem narodowym. W roku jubileuszu 200-lecia Mazurka w Reggio Emilia odbyły się uroczystości ku czci twórcy hymnu, Józefa Wybickiego, jednego z organizatorów Legionów. Na ulicach Reggio rozbrzmiewały werble, odgłosy musztry szwoleżerów i współczesnego polskiego wojska. 200-lecie powstania pieśni Legionów Polskich we Włoszech łączy się z ważnym momentem w historii Włoch. Powstaniem trójkolorowej flagi. Dlatego obchodom tych dwóch rocznic nadano wielką rangę. Dziś świętujemy dwie niezwykle ważne rocznice. W obchodach uczestniczą władze polskie i włoskie. Przyjechało bardzo wielu harcerzy. Właśnie w Reggio Emilia narodził się polski hymn, a także 200 lat temu powstała włoska flaga. Przybyło bardzo wielu młodych ludzi z Polski. Spotkali się przedstawiciele dwóch narodów, które chcą współpracować w nowej Europie w duchu pokoju i przyjaźni. Każdy z mieszkańców Reggio Emilia choć raz przechodził ulicą imienia Józefa Wybickiego. Może dlatego mają oni tak imponującą wiedzę na temat naszej historii. Słyszałem, że Polak, autor polskiego hymnu, skomponował go tutaj, w Reggio Emilia. To prawda? Wiedziałem o tym, znałem ten fakt. Dlatego jest tak wiele sympatii, wiele przyjaźni pomiędzy mieszkańcami Reggio Emilia i Polakami. Z tego okna widać plac, na którym pierwszy raz wykonano pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Pieśń, która od tamtej pory towarzyszyła Polsce i Polakom, zarówno w chwilach zwycięstw, jak i porażek, zawsze służąc pokrzepieniu serc. Będominie, miejscowości położonej około 60 km od Gdańska. Tu 29 września 1747 roku urodził się Józef Wybicki, twórca hymnu narodowego. Był wybitnym prawnikiem, politykiem, publicystą, ale przede wszystkim mężem stanu. Zajmował się także poezją i dramatopisarstwem. Dzisiaj opowiemy Państwu o tych najważniejszych faktach z życia Józefa Wybickiego. Dowiemy się, jak doszło do powstania pierwszych strof i taktów Mazurka Dąbrowskiego. Rodzice Józefa Wybickiego przywiązywali ogromną wagę do wykształcenia, dlatego bardzo starannie wytyczyli drogę jego edukacji. Po okresie nauki domowej wysłali syna do szkół jezuickich, gdzie znakomicie opanował łacinę, retorykę i prawo rzymskie. To był punkt wyjścia do bardzo wczesnego zainteresowania się działalnością społeczną i polityczną. Aby zrealizować swoje plany, bardzo śmiałe jak na owe czasy, Józef Wybicki musiał podjąć działalność polityczną.
W 1764 roku wyrusza po raz pierwszy do Warszawy na ostatnią elekcję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Siedemnastoletni Wybicki patrzył na zjazd szlachty, podziwiając przepych magnackich dworów i urok stolicy. Ale także ze zgorszeniem przyglądał się burdom i walkom stronnictw. Równocześnie zetknął się z dworem księcia Augusta Czartoryskiego, wojewody ruskiego. W salonach Czartoryskich zrozumiał rolę ludzi wykształconych i to głównie w prawodawstwie. Wybicki opuścił stolicę przed dniem koronacji nowego króla. Podjął praktykę sądowniczą. 7 września 1767 roku na skonfederowanym sejmiku generalnym w Grudziądzu 20-letniego Wybickiego wybrano na posła okręgu kościerzyńskiego. Zostając posłem, nie przypuszczał zapewne, że rozpoczyna swoją działalność patriotyczną w służbie narodu i państwa. Działalność, która trwać będzie całe długie i pracowite życie. Był to także okres gorączkowej działalności nowego króla, przygotowującego zasadnicze reformy na Sejm 1766 roku. Spotkały się one jednak z ostrym przeciwdziałaniem Rosji i jej ambasadora Mikołaja Repnina. Jesteśmy na Woli. To miejsce to dawne pole elekcyjne. Tu odbywały się wolne elekcje, a więc wybór króla. Mówiąc współczesnym językiem, wybór głowy państwa. To miejsce bardzo silnie związane z polską tradycją spraw publicznych. Bardzo ważnym momentem w życiu Józefa Wybickiego był Sejm z 1767 roku. W nocy z 13 na 14 października straż rosyjska na rozkaz ambasadora Repnina porwała polskich dostojników. Kajetana Sołtyka, Józefa Załuskiego, Wojciecha Rzewuskiego i jego syna Seweryna. Tylko Józef Wybicki zaprotestował przeciwko takim metodom walki politycznej. Józef Wybicki wiedział, że musi się ukrywać, ale był także oczywistym fakt, że musi prowadzić działalność patriotyczną, działalność polityczną. Uciekł do Piotrkowa, potem był Kraków, potem Spisz, aż wreszcie w przebraniu udał się do Baru, centrum świeżo zawiązanej Konfederacji Antyrosyjskiej. Józef Wybicki został generalnym konsyliarzem Konfederacji i był odpowiedzialny za organizację pomocy u dworów europejskich. W barze Wybicki był witany owacyjnie. Został oddelegowany do pomocy Jackowi Kochańskiemu, który kierował sprawami zagranicznymi Konfederacji. Dla Wybickiego w 1768 roku przywódcy barscy byli wcieleniem wszelkich cnót republikańskich. Tymczasem przeciw buntownikom maszerowały wojska rosyjskie i pułki Branickiego. Wkrótce Konfederacja Barska upadła.
Po upadku Konfederacji Barskiej życie Józefa Wybickiego to właściwie pasmo wielkich ucieczek i wielkich podróży po Europie. Z rozbitkami barskimi przedostał się za Dniestr, potem przez Karpaty do Węgier, przez Spisz do Cieszyna, a właśnie w Cieszynie złożył dokumenty Konfederacji na ręce biskupa Adama Krasińskiego. Rzucił się w wir akcji konfederackich, organizował je na Pomorzu i w Wielkopolsce. Józef Wybicki ukrywał się w Lubece, w Holandii, aby wreszcie wyjechać do Wiednia. Tuż przed tym wyjazdem został mianowany tytularnym pułkownikiem Wojska Polskiego. Jeszcze w Wiedniu otrzymał wiadomość o pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku. Załamany wrócił do rodzinnego Będomina. Wybicki przez długi czas dręczył się myślą, że przez udział w Konfederacji Barskiej mimowolnie przyczynił się do pierwszego rozbioru Polski. Pisał: poznałem, że źle prowadzona gorliwość też same, co nagotowana zdrada krajowi przynosi skutki. Gubi go również. Była to pierwsza wielka klęska młodego działacza politycznego, ale jego kariera rozwijała się dalej. Dzięki powiązaniom osobistym szybko nawiązał dobre kontakty w obozie królewskim. W latach 1776-1778 zostało wydrukowane najważniejsze i najciekawsze dzieło Józefa Wybickiego. Listy patriotyczne do ekskanclerza Zamoyskiego, prawa układającego. Listy owe miały przygotować opinię szlachty na przyjęcie kodeksu, a zwłaszcza bardzo nowatorskich jak na owe czasy haseł, które były w nim zawarte. Józef Wybicki pisał o źle funkcjonującym państwie, pisał o konieczności pomocy społecznej dla najbardziej pokrzywdzonych warstw społecznych. Te wszystkie zdania, te wszystkie hasła stawiają Wybickiego w gronie najświetlejszych umysłów tamtej epoki. A jednak Sejm w 1780 roku odrzucił kodeks praw Andrzeja Zamoyskiego. W tym czasie Wybicki otrzymał misję skontrolowania stanu finansów Komisji Edukacji Narodowej na Litwie i misję zwizytowania szkół wileńskich, w tym Akademii. Jego bardzo krytyczny raport przyczynił się do uporządkowania kwestii pieniężnych i do zmian personalnych w Komisji Edukacji Narodowej. Wkrótce potem, zniechęcony brakiem głębszej reformy państwa, wycofał się z życia publicznego. Jesteśmy w Manieczkach, niedaleko Śremu. Ten piękny, rozległy majątek kupił Józef Wybicki w 1781 roku z posagu swojej drugiej żony Estery Wierusz-Kowalskiej. Tu wiódł sielskie, wiejskie życie. Tu urodziły się dzieci – Teresa, Łukasz, Józef Ksawery. Wspominaliśmy o tym, że Józef Wybicki był dramatopisarzem i poetą. Najprawdopodobniej w Manieczkach napisał dramaty Zygmunt August i Kulik, czyli Staropolska Zabawa, a także opery Kmiotek i Samnitka. Tutaj także przeżył tragedię rodzinną. Jego syn Łukasz, ciężko ranny w bitwie pod Wagram, zmarł w 1812 roku. A 10 lat później, tu w Manieczkach, zmarł na atak febry twórca hymnu narodowego Józef Wybicki. Do tej chwili pozostało jednak jeszcze ponad 30 lat aktywnego życia twórcy polskiego hymnu. Powróćmy jeszcze do okresu Sejmu Wielkiego, czasu wzmożonej aktywności Józefa Wybickiego. Na wniosek Hugona Kołłątaja powołano go w skład deputacji do napisania tzw. kodeksu Stanisława Augusta. Twórcom kodeksu przyświecało hasło Fiat Lux, niech stanie się światło. A Wybicki był autorem zasad fundamentalnych kodeksu, nienaruszalnej własności, godności człowieka i zasady wolności. Konstytucja 3 maja umożliwiła Józefowi Wybickiemu bardzo rozległe działania publiczne. Okres Sejmu Wielkiego, a więc lata 1788-1792, to rzeczywiście bardzo gorący okres dla twórcy hymnu narodowego. Został powołany na stanowisko komisarza do spraw wykonania uchwały 10 grosza w województwie poznańskim. Został także członkiem Komisji Policji Obojga Narodów. Józef Wybicki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic to trzech najwybitniejszych twórców polskiego oświecenia.
Reformy Sejmu Wielkiego przyszły jednak zbyt późno i spowodowały zbrojną interwencję wojsk rosyjskich. Polskie wojska dowodzone przez bratanka króla księcia Józefa Poniatowskiego cofały się na całym froncie. Drugi rozbiór Polski stał się faktem. Polacy na czele z Tadeuszem Kościuszką podjęli jeszcze jedną próbę ratowania ojczyzny. Józef Wybicki był aktywnym uczestnikiem powstania kościuszkowskiego. Był członkiem prawicowego odłamu władz powstania, bowiem nie zgadzał się z całkowitym równouprawnieniem pospólstwa i mieszczan. Przyjaźnił się z Janem Kilińskim, łączyła ich wspólnota poglądów. A w owym czasie w Warszawie śpiewano gromadnie jedną z pieśni Józefa Wybickiego. Wolności droga, wolności święta. Nie znasz co trwoga, co gwałt, co pęta. Masz w każdym synie tyle miłości. Gdy jeden ginie, drugi mu zazdrości. Ale powstanie kościuszkowskie upadło w 1794 roku. Bardzo wielu oficerów i żołnierzy wyemigrowało z kraju. Józef Wybicki znalazł się w Paryżu i pisał stamtąd. Żołnierze, jeszcze ojczyzna żyje, bo żyją jej synowie. W Paryżu Wybicki odgrywał główną rolę w umiarkowanym obozie polskich uchodźców. Walnie przyczynił się do zgody Napoleona na sformowanie legionów polskich we Włoszech pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego. Józef Wybicki przybył do Regionale Emilia i w lipcu 1797 roku odśpiewał w Pałacu Biskupim specjalnie ułożoną ku czci Dąbrowskiego pieśń Jeszcze Polska nie umarła. Jej popularność stale rosła. Na ziemi polskiej przywitano nią Wybickiego w Poznaniu. Najważniejszą datą, która wiąże się z tym miejscem, jest 6 listopada 1806 roku, a więc początek kampanii napoleońskiej na ziemiach polskich. To właśnie tu, na rynku w Poznaniu, tłumy Polaków witały generała Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego, śpiewając im Marsz, Marsz Dąbrowski. A tak jak potem zanotował twórca hymnu narodowego, po wszystkich ulicach dało się słyszeć znana w Polsce piosenka. Jeszcze Polska nie umarła. Piosenka, którą napisał pan Wybicki. Kiedyś w bardzo wielu polskich domach można było spotkać taki zegar, pozytywkę, a w nim zamknięta była najcenniejsza dla wszystkich Polaków melodia.